I można już opowiadać. Można opowiadać. A teraz gadaj, Basia. Zapraszam, zapraszam. To mi tu byli, to ja już jak tu była, tu 15 szkodzi do tam nie są trójkiś medli, ale to oni tam nie zawsze tu się palić. Proszę panią, a to wejście z czym się pan kojarzy? Tak. Na wprost? To nie wiem, to ja tu z tej strony dużo nie chodziła. To pani najczęściej w tej starej była, tak? No nie, ja tu tylko była jak tuż teraz po froncie, jak szpital był. No. Aha, w tamtym czasie. Nie. A wcześniej, przed tym okresem, jak do dziecka był, to nie. Że tu nie było, jak my tylko, my tam coś nosili do zamku, to my tam do kuchni z tej drugiej strony, a se tam... Czyli tylnym wyjściem. Tam. To tam było wyjście, a tu używali. Pani zliła poziomki, pani nie? Chcieliście zrywać poziomki, no. Nie? No to my tam z tej strony rodzili, a tu my nie wchodziły, bo to tu nie wpuszczali. Nie można było w tym czasie. I tak więc nie wiem, bo ja tu... To jeszcze była też wiele, nie było, jak one tu chodziły, jaka sekerówka, żeby do szkoły chodziła, nie? A ten różaniec dochodzili często od małych, czy jak? Czasu pamiętam, no bo to my też chodzili czyścić tamtym. A jak ten różaniec był często odmawiany? No w październiku. W październiku. Jak był różaniec. I to ludność mogła tu przychodzić i tam, gdzie ona leżała w tej sali, to wchodzili, to ich wpuszczali, jak do góry tam byli. Ona prowadziła, przepowiadała, a oni się modlili. A z dzieci tej właśnie Edgara i Karoliny, to kogo pani pamięta? Hansa na pewno, tego co tu został właścicielem, nie? To była ona... Najstarszy był Hugo, nie? Syn. Czyli który był najstarszy, to nie wiem. To ich leżeli tym, oni tam na wielku Ludwik, a Małgorzata. Małgorzata. Mhm. No, a Małzi, jak oni richtig było, nie wiem, bo oni żyli kontę z Małzi. Mhm. No to też była córka. To była córka. Mhm. Ona miała z Ungarn. Węgier. Miała dwóch synów, ale jak to się nazywali, to nie wiem. Mhm. A te działki, jedna się też nazywała Karolina, jedna nawet były trzy cery od Karla. Mhm. A jako ta żona od Karla się nazywała, to też nie wiem. A jak pani pamięta o ten hrabia Edgar, jakim on był tutaj zarządzał? Czy był taki dobry, czy dobry? Dobry, bo wojewódzka to i sztojerowi opowiadała mi, że sąsiadowi mojemu kuń
poszedł z innym i on nie miał, już był taki starszy, i on na to inny grof, a patrz. I ten grof mu podarował taki stary, starszą klacza. I on się podniesie, że rybaka uchował. I to jeszcze leciał ten grof się na szpacer, a on leciał. Herr Graf, nie? Pani hrabia. I klacza mi się odrzebiła, bo zrebia, no i to dzień popołudnie. No, tak nie szło się żalić na niego. No ludzie też bardzo nie narzekali na niego, nie mieli źle. A jego żona, bo to ona później była przykuta do łóżka, nie? Ale tak z pamięci to bo też była dobra, chyba, nie? No nie wiem, bo ona 30 lat, tak, rządzili, że 30 lat leżała z parą żywoną. Nie wiem, jeszcze wcześniej dzieci urodziła, nie? No, no. Piątka czy szóstka dzieci była, nie? No, był Karl, Hans, Hugo, Hugo trzeci, i ten ta dwójka, co drugi. Zmarła, nie? Ta Małgorzata, dwójka zmarła w młodym wieku. No, wszyscy chyba, zanim to tu dobudowali, to młodzi, to może ja, bo to też jak Kasimowie stawiali. Tak. A to, to nowy chyba Hinkley już. Znaczy się to tak, to po pożarze i to było w to już było później, po pożarze w 1892 roku. Bo tu prawdopodobnie na tym miejscu stał drewniany pałac. I w 1892 roku ten drewniany pałac prawdopodobnie spłonął i później w tym roku to już Gaszynowie, Donesmarkowie już wtedy tutaj byli. No to dostawili to nowszy skrzyk. Oni pierwsze w okolicach gdzieś mieli to syn tam pamiętam. W Brynku. I jeszcze gdzieś. W Siemianowicach to też. To i gdzieś tam, teraz już, ale teraz już oni to wypowiedzieli. Jeden stał na 12 Dębowych Palach, bo było na z tych, jak się to po polsku chodzi, na tych... Na bagnach. Na bagnach, na moczarach. No. I to na Palach Dębowych postawili, ale... I też go wypowiedzieli teraz, ale już po Unii. A pani jeszcze mówiła, że w Kietrzu był właśnie ten młodszy pas. Czy źle zrozumiałam? Jak mówili, że na tym już z tą żoną, to nie byli. To ich było widać, że szli tak razem na spacer taki. No, ale w Kietrzu oni tam mieli. Ale czy było tam coś, jakieś pałacy? Mieli tam jakieś posiadłości też w Kietrzu? Bo tam żyli dzieci rodzice. Z nimi się tam urodziło. Ja tam była pani moja koleżanka ze szkoły, służyła u tego szmaksy, nazywał ten inspektor, co tam się to, ale ci oni tu z tym grożem, ale to należało tu. A to leży w tym kucie. Mój ojciec i ty nikt nie miał jeździć z tym grafem. To mieszkali tam w tym sobie udział w tej rozmowie z panią. I zadam pani teraz takie pytanie. Czy pani pamięta pożar tegoż majątku? Bo tu miał miejsce pożar. To było w latach... Nie, to było już jak do dziecka tu jest. 1905, 1906. Tu taka pracowała pani, która miała na imię Marika, na nią mówiono. Jakie nazwisko? To pani ją pamięta, co my jesteśmy zbliżeni rocznikowo? No nie, no ja pamiętam jako dziecko, jak chodziłam do Szumowskiego i ona zawsze stała i była pierwsza. One były dwie Mariki, wielka i mała. Ale to ta mała właśnie, to no ona ta chyba Marika to była. Krybiszowa, to ona taka była zgarbiona. To by była ta żołdeczkowa. Taką chustę miała. Ja, to ta mała żołdeczkowa, ja z tym dzieckiem tam. Do. I mieszkała w Mariusku. Ja.
to jeszcze pamiętam. Żyli u niej jeszcze teraz musieli. A ten czas domu dziecka, jak to funkcjonował, to pani pamięta? Czy pani tutaj tak jak do dziecka był? A to mnie, nauczyciel mnie kierownik szkoły, wzywał do szkoły, żeby przyszła i nie pomógł. A ja się bała, ja sobie zdałam, że taki gniazdy, taki, że śniady. Ja sobie zdałam, po co on tam ode mnie chce, zabała w pani stu, ale szła. A, bo tu brakowało. Tak, dużo praktykantów tutaj przywożono, ale oni tylko byli parę dni i na dziewczyny przyjechali. Czy pani jest w stanie rozszyfrować, co to pisze na tych dwóch tablicach? Bo to jest po niemiecku? Nie, a, mama, mit dem, schwerte, sei dem, fein. To jest taki galimatyczny, który nie ma żadnego, ale nie żadnej sensu. Ale mi to koleżanka tłumacza, to jest bardzo fajne. Czy to jest kto sieje, tak? Tak, mama, mit dem, schwerte, mit dem, schwerte, sei dem, fein, gewirkt. Feint, mama, feint, to fajn? Nie, bo mi się myli zawsze niemiecki feint, nie niemiecki, angielski. Dobra, ja się... Bo ja jeszcze to pismo... Gotyki. Ja jeszcze coś przyniosę. A to ja coś przyniosę do pani Agaty, do przeczytania. O, kamo, wychowawczyni mieszkała w tych dwóch okienkach. Pani Śmica, no to już nie żyje, że się boli, że widziałem. Ja bym tam do artystów, to są to jeszcze i tak. Tak, wychowanka, ja, ale to była, to mnie jest za wysoko. A tu gdzie wypukłość taka trójkątna jest? Na pierwszym piętrze to nie wyszło. Ja, mi to Mariela poproszę, nie? A te dwa okna już tu kierownik mieszkał i całe to skrzydło na pierwszym piętrze. I dwoje drugie. I tam potem pracujemy. Das Geschwitz. Gdzie Geschwitz? Tam jest zamazane. Ohne Nacken, deine Herz, nicht sehen. Gdzie Geschwitz? Ja to powiększę nieco, żeby to mama przetłumaczyła na dosłownie, wiesz? To sobie pójdziemy teraz tam, może kawałek przed. Albo to wiedziesz, albo do tego marzulę. Ja to potem na to nie wiem, ale to nie wiem, ale teraz nie będę powiadał. Nie, to nie. No i teraz to tu. A ten klomb różany tam, ja zawsze to pani też pamięta, bo ja też jeszcze pamiętam. Czy to było? Było, nie? Wokół były róże i ławeczki, a w środku był taki klomb różany. To był ten dzień, bo jak widzieli, to tam Kaśki nie były pochowane, że są tam fajni dzieci pochować. A w tych rokach? A w tych rokach? To są ci dole z Markiki. Matka Rata. Rodka tu się dali za rośli, przyjdziemy kościółki pochować. Byli pochowani. A ci ludzie tam, Kaszynie byli tam w tym. Na dole, tam w tych piekarolkach. A oni tu na pierku leżeli. O, tu są pokrzywy. Kawałek przejdziemy. Chociaż tylko trochę ten obrys. Bo ołtarz jest widoczny i tam jeden z tych nagrobków, ale one były naokoło, czyli nie pani Agato.
Ja tu byłem. Z Głuchego Płota, nie? Tak, tu też było, nie? No, nie było ich samotnie, ale byli samotnie. No. A to tu była ta brama, jak się wychodziło? Ja, tak? To jest tam. To jest ta brama. I potem były schody na dół. To były schody tam. A tam potem powód z tym na pomocy. Tak. No. A tam jest? To był ołtarz, nie? Czy były częste tu co niedziela odprawiane? Nie. Jak potem nie, jak my mieli ten kościół, wsiody ja. Ale jak ten kościół potem postawili, to tam odprawiali. No i nie, on to nie do roku wybudowany ten kościół. No ten nasz tak. Ja. Bo to 1910 zaczęli, a 1910 już było poświęcenie. No. No. No i to było staraniem z funduszu też hrabiego. To było więcej od niego, no bo to doby to tyle ludzie, kiedy sam były małe te gospodarki, tu nie były duże, ale no, najwięcej było to tam u tego Rowowskiego, a tutaj uciekały, to były ci najwięksi gospodarze, to mieli 10 hektarów, to byli wielcy gospodarzy we wsi, a ci ludzie mieli tak 5-4, tacy mniejsi byli. Bo każdy miał, nie? No. A ile ludzi tak panie za to przed wojną było? Tu więcej, mniej niż w chwili obecnej? Czy nie wiem było? Jak. Tak mniej niż teraz po wojnie, no. Po froncie, no to my to liczyli, to do nas jeszcze zrazu było 1600. Teraz na wrzesień było 800, to już nas osiemnili teraz, nie proszę, no tych nie jechało, to jeszcze nie. Pani pamięta, tak? Pani Agata zaprosza, bo Pani pamięta. Pora razy, że tam nie była. I tam, że była też roz na wszystkich świętych tym mauzoleum. Idziemy tu może na ta ławeczka na chwilę, nie? Ja, a to tam jest boczne wejście, nie? No to tam nie ladzi, do tej kuchni. Tam się ładnie się wygląda jak z tej strony. Bo to jest nowsza część. To jest nowsza część. Nie? Ta odnowiona po spaleniu się tej części. Ja wiem, no, nie? Ale tam jest ta całkiem tak, stara. Tak, tak. To wszystko razem, ale tu z tej strony gorsze. I tak skisz mnie, to ta część się nadaje do odbudowy. Według na tyle, co się zna. Wszystko się nadaje. A tam to cegła już paznokcie nie, można drapać. No zbutwiała. Zbudzić aż do dołu, ale postawić. Czy pani pamięta, jak tu były rozłożone sarkofagi i kto gdzie leżał z byłych właścicieli pałacu? Tu więcej na widoczu nie było, nie? Chyba? Ale tu też pani Agata. Tam, no to nie miała, bo to było. Tu dopiero były ci, ale oni tu leżeli zaraz, jak nie polegli po prawej stronie. Rejka, tu jeszcze tu. Wtedy w tym jak wynieśli, jak w którym to było,
była kiedyś pani tam na dole? Była tam. Aha. Była tam kiedyś. To były te piekarki otwarte. A ci trupy byli wyciągnięci. Bo to byli sarkofagi. To się wyciągało. To było po zaciągnięciu. To ale było zaraz po froncie. A kto to wtedy pani Agato zrobił? Kto to wtedy powiedział? Ale płynica się tego Karla gdzieś tu pochowała. No to bo tu. Też był tu pochowany. Tu jego żona. A chodzi o po tego Karla gdzie to się zrobiło. Ja a to Karla. A Karla. Bo tak Karla. To mi nie wystarczy. Tam było kościółka pochowała. Czy tam? A od którego pani mieszka w Kozielkach? Od 24. Pani pamięta okres, kiedy powiedzmy zbliżała się Armia Radziecka i właściciel był zmuszony opuścić ten obiekt? I czy pani coś na ten temat wie? Ja też opuszczała ten obiekt. Byli mi aż we Bojanowie, a nie dalej. Bo? A z Bojanowa mi jeździ. Obserwować, jakie tu jest. Wie pani, bo opowiadają, że hrabia stąd uciekł na rowerze do Czechosłowacji i tam go złapano. Ostatnich godzin. Tak? No. A jak on uciekł, to nie wiem, bo to ja sama też nie była doma, bo to było przed Wielkanocą. Przed Wielkanocą. To nie chciały iść na spowiedź, kilka farażatów. Ja on chodnik gdzieś do samolotu skoczył, ale ja to nie wiem. On już na tym, on uciekał, tak. Ale kaj na ten samolot skoczył, to nie wiem. A czy pani pamięta taki szczegół, żeby Rosjanie po wejściu tutaj do Krowiarek rezydowali w tym pałacu? No, mieszkali. Mieszkali? A ja tu było. Tak? Jak się ich po froncie robi. A były przypadki, że wywozili coś z tego pałacu? Miesiącami. Ale nie zdążyli wszystkiego wywieźć, bo jak myśmy tu byli, to dużo na strychu się tych rzeczy znajdowało, ale potem byli kolejni chętni na ten sprzęt i dzisiaj niestety... Oni sobie nie wzięli to, co im się podobało. Ja, nie wszystko. Ale szczęściem w tym wszystkim jest całym nieszczęściu, że nie spalili tego pałacu, co czynili z wieloma na terenie, powiedzmy, ziem odzyskanych. Oni go używali, oni tu mieszkali, to z niego. No to się mieli tutaj dobrze. Dobrze, nie? Jak ja pamiętam, powiedzmy, 54, jak to ładnie wyglądało. Oni się trzymali, to z niego. Jeszcze po froncie, to zawsze fajnie wyglądało. W kamienicy jak podpalili, to mieszkańcy lecieli z wiadrami, żeby gasić, a oni z automatami. Spróbuj gasić, to cię nie ma. Szpięty, potem był ten szpital, bo jeden za drugim na się resztki zbierał coś. Właśnie, ten ze szpitala dyrektor ten ze szpitala, dosyć dużo wykradł. A zna pani ten pomnik, coś o tym pomniku myśliwego z dwoma psami? Czy pamięta pani taki ale pomnik? Ale go znaleźli gdzieś. Ja go znalazłem. No. W Mosznej, no, pod budynkiem takiej fermy bażantów. A wie pani, kto podarował ten... właśnie ja znam taką historię, że ten pomnik został podarowany przez tego dyrektora szpitala ówczesnemu premierowi Piotrowi Jaroszewiczowi. I teraz, kiedy ja odnalazłem ten pomnik tam właśnie w Mosznej, i teraz ja chyba dwa lata temu przejeżdżałem, żeby go drugi raz sfotografować, niestety już go tam nie ma. Dałem ogłoszenie na Facebooku, na naszej klasie i odzewu na ten temat nie ma, żeby ktoś się odezwał, kto wie, jaki jest los tego pomnika. Stał tam, jak do parku. A żona ówczesnego dyrektora ze mną się spiera do dzisiaj i przegrała szampan, bo się żeśmy sprzeczali na temat. Gdzie ten pomnik stał? Czy od frontu? Z tamtej strony, gdzie wejście jest, czy od parku? Ja mówię od parku. Ona mówi nie, no to zakładamy się o szampana. I teraz ją spotkałem w Korfantowie, już jest na emeryturze, mieszka tam przy tym pałacu. I co się okazuje? Stąd wykradziono również kredens z tej sali brązowej. I wiele, wiele elementów, które zostały wmontowane w Korfantowie. I kiedy ja tam zajechałem, drzwi gabinetu dyrektora były pozamykane,
ale rozpytałem pewne osoby z personelu, czy tutaj coś jest. I zdradziła mi pani jedna z pielęgniarek, że u dyrektora jest ten piękny stół, te fotele, kilkanaście obrazów i tenże właśnie kredens. I teraz gdybyśmy to chcieli odzyskać dla tegoż pałacu, to powiedzmy prawo nam to na to nie zezwala, bo nastąpiło przedawnienie, jeśli to nawet w wyniku przestępstwa nastąpiło. Ale gdyby się kierować powiedzmy dobrami kultury i miejsca, z którego to pochodzi, to jeśli oni nie są w ciemię bici, to powinni to oddać. Ja parę zdjęć ujęć, zresztą film zrobiłem z tego konfantowa, leci na YouTubie. Ale jestem umówiony, że do tego gabinetu, jeśli mnie wpuszczą, to ja tam podstępem wejdę do dyrektora, bo nie należy się pytać, jak się gdzieś wchodzi, czy wolno, bo wtedy ten, który pilnuje na ten temat, to mówi, nie wolno, bo się czuje bardzo, prawda, wyeksponowany. A ten odważny, który wchodzi, to ciecz patrzy, o, skoro on wchodzi, to mu wolno. I się nie odzywa. I ja tak wszedłem w klap, właśnie wtedy będąc i zrobiłem tą całą dokumentację fotograficzną. A tak się włożył jeszcze w muzeum, nie? Tak. Cztery obrazy, tak. Też sfotografowały mnie, ale to w latach 80. No tam cały czas bliżej jest adnotacja. Jeszcze wtedy nie miałem aparatu cyfrowego, no i to jest cała w tym, że powiedzmy pozytywna rzecz, że tam nawet przecież to muzeum ma mumię egipską. Tak, tak, ma. A te obrazy na tej dużej sali są, no. No w tej wnękach, nie pamiętasz, co stało właśnie w tych wnękach? No po to chyba to wybudowano, że musiały być figury, a ja nie pamiętam. Tak. To Lastryko wydaje się być takie współczesne. Ale pamiętam, że Lastryko robiono w czasie, kiedy tu mieszkałem w pałacu i na sali jadalnej dla przedszkolaków, tam był parkiet. Którejś nocy kaloryfery puściły i woda się wylała i parkiet napęczniał. I wtedy widziałem pierwszy raz w życiu, jak się robi Lastryko. Panowie przyjechali z tymi maszynami i prawda, wylewka była tego z betonem. A dlaczego to jest gładkie? Jest wielkie. Tak, i do dzisiaj tam jest to Lastryko. No szkoda, parkiet jak jeszcze tym sarkofag mi się sztuczy na tym, bo to jednak. No widać, że jednak to ta sala. Tak specjalnie wyeksponowana jako najważniejsza postać tutaj tak wygląda, bo i ten płotek. Co ja bym tam się pustą, to była siostra. Tak. Ale jeszcze pani taką rzecz powiem. Dogrzebałem się gościa, który mieszka w Siemianowicach. Prawdopodobnie. Siemianowice to jest miejsce, gdzie jest buta byłego właściciela tego pałacu. I on, ten gość, jest w posiadaniu kroniki grafa od jego urodzenia do jego śmierci. I na YouTubie u mnie na mojej stronie jest film, gdzie są zdjęcia zrobione tej kroniki, tak tylko aparatem z góry, prawda, nie są kserowane. I jak się ten chłopak, hrabia, urodził, czy graf, tak te pamiątki wcześniej były tam zbierane. Łącznie z listkami z drzew, które uzbierał, rysunki, jakie malował, prawda, koniki bez nóg, to o co to jest. I ostatnia pozycja to jest, jak on leży na katafalku, już, prawda, nieżywy. Kwiatów, mnóstwo wokół. I to tutaj było zdjęcie właśnie. Także zapraszam na moją stronę i tam jest cały film. A co jeszcze? Są strony zdjęcia z jadłospisem, jaki podawano w danym dniu. Kiedy to panowie myśliwi, ówcześnie przecież tutaj myśliwstwo przyjeżdżało, a brązowa sala jest tego dowodem, że wielu tak zwanych fundatorów, którzy składali się możliwe na ten pałac lub uczestniczyli we wszystkich imprezach, więc jak się popatrzy na sufit w brązowej sali, to co kawałek jest metalowa tabliczka z danymi personalnymi osoby fundatora. I też na jednym z filmów moich, bo chodziłem wtedy po rusztowaniu, bliżej zrobiłem, czy można nazwisko odczytać. To wszystko tam jest. Jest taka prawda, że nie trzeba być aktorem, żeby wystąpić w filmie. A jest to film, czy będzie, dokumentalny. I pan jest naszą tutaj, jakby nie było, czosną historią.
Gdyby się pani właśnie nie udało dokopać, że pani tutaj pracuje w społeczności powiatowej, prawda? To nie mielibyśmy tego dokumentu. A tak jesteśmy bardzo wdzięczni, prawda, że pani była z nami, opowiedziała. I ta właśnie, i ta wieść jest zaginie. Zależy, kto mnie tutaj oglądał, bo mnie tutaj bardzo... A proszę państwa, nie trzeba być atrakcyjnym, tylko trzeba mieć wiedzę o tym. Aj, też tam wracam. Przestań. Bo to było takie powiedzenie. Ja miałam 10 dzieci i to była trochę pogardzana góra. Oj, mama, przestań. A dzisiaj zazdroszczę. Proszę pani, za 10 dzieci to PiS by pani dał 5000 No. No nie, 4 tak na marginesie sobie modlitwę pogrębę. Jest, ale Elza, moje młodsze, nie chcę. Proszę, taki ksiądz, jak mu było, warto wymyślić taką złą myśl, że śmieszmy się chować ludzi tak szybko od chłopu. To się odnosi do najbliższych, a nawet takich, którzy noszą w sobie pewną wiedzę, którą zapamiętali przeżyli. Nie wszystko i nie każdy jest w stanie powiedzieć dokumentować. A chwała tutaj właśnie miejscowej pani. Dzisiaj, jak to się dokonało, jeszcze to zostało. Na raz, nie czuje się pani zmęczona, bo tylko tyle czasu stoimy? Nie, nie, ona ma kontekst, to jest dobrze. Patrzcie. No, no, no. Już. To nie to samo. Widzę, że chce ten... Nie, ja już tam byłam. No, ja już tam byłam. No tu są takie sprawy, to po co byś powiedziała? Nie, nie, nie. Ja tam byłam. Teraz jesteśmy w katakumbach, gdzie są pochowane szczątki. A te lasy to były tego jak miliona tysięcy? Jakie to były te tu? Keremizy. To było tu na wprost. Na granicy jeszcze gdzie ta druga noga. Nie wiem, Ja była taka mała, tak, 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 t